Rodzina królewska stoi w obliczu serii wyzwań, jakie niosą ze sobą problemy zdrowotne jej kluczowych członków. Choroba nowotworowa, z którą zmaga się król Karol III, zaszokowała zarówno Brytyjczyków, jak i obserwatorów na całym świecie. Pomimo swoich 75 lat, monarcha nie zdecydował się na wycofanie z pełnienia najważniejszych obowiązków, jednak sytuacja ta nieuchronnie wzbudziła zaniepokojenie wśród poddanych. Kolejny cios przyszedł, gdy ujawniono problemy zdrowotne księżnej Kate. Operacja brzucha, którą przeszła pod koniec stycznia, i zapewnienia pałacu Buckingham o braku poważnych zagrożeń dla jej zdrowia, niestety nie wystarczyły, aby powstrzymać falę spekulacji. Sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy 22 marca księżna Kate publicznie wyjawiła, że, podobnie jak król Karol III, również zmaga się z nowotworem. Ograniczone informacje na temat jej stanu zdrowia i leczenia jeszcze bardziej nakręciły młyn plotek, jednocześnie podnosząc ogólnonarodową troskę o dobro członków rodziny królewskiej. Te doniesienia rzucają światło na złożoność życia publicznego i prywatnego osób z rodziny królewskiej, które muszą zmagać się z tak poważnymi problemami zdrowotnymi, będąc jednocześnie pod ciągłą obserwacją mediów i opinii publicznej. Wywołuje to dyskusję na temat granic prywatności osób publicznych i roli, jaką media odgrywają w kształtowaniu narracji na temat życia tych osób. Pokazuje również, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie ze strony społeczeństwa dla tych, którzy przechodzą przez trudne chwile, niezależnie od ich statusu społecznego czy pozycji. Dzień po tym, jak publiczność została zaskoczona wiadomościami o stanie zdrowia księżnej Kate, ona i książę William zostali zauważeni przez dziennikarzy podczas wsiadania na pokład helikoptera, co natychmiast stało się sensacją w mediach. Choć w pierwszym momencie nie było jasne, dokąd i w jakim celu kierują się małżonkowie, brytyjscy dziennikarze szybko dostarczyli odpowiedzi, informując, że para królewska udała się do Anmer Hall w Norfolk. To tam, w towarzystwie swoich dzieci i najbliższej rodziny, mają spędzić zbliżające się ferie świąteczne, co oznacza, że prawdopodobnie nie pojawią się na oficjalnych królewskich uroczystościach związanych ze świętami wielkanocnymi. Po ogłoszeniu przez księżną Kate informacji o jej chorobie, pod zamkiem Windsor zgromadziły się tłumy Brytyjczyków, chcących okazać wsparcie dla całej rodziny królewskiej. Solidarność i troska nie ograniczały się jednak tylko do Wielkiej Brytanii. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia zaczęły napływać z całego świata, a wśród osób, które już zdążyły zareagować, znaleźli się m.in. premier Wielkiej Brytanii, przedstawiciele Białego Domu oraz liczne osoby związane ze światem show, biznesu. Te wydarzenia pokazują, jak wielkie emocje i sympatie wywołują postacie z rodziny królewskiej, a także jak szerokie jest wsparcie, jakim społeczeństwo otacza ich w trudnych chwilach. Decyzja księcia Williama i księżnej Kate o spędzeniu tego czasu w zaciszu rodzinnym, z dala od oficjalnych obowiązków, podkreśla również ich potrzebę prywatności i spokoju w obliczu wyzwań zdrowotnych.